Tak sobie tutaj skręcę. Dobra, mamy to tutaj, spaliny. No i to tak to wygląda. Halo, cześć, witam Was na naszym kanale. Ja nazywam się Paweł, razem z moją żoną Moniką od lipca przerabiam naszego Mercedesa Sprintera na campervana. Dziękuję Wam wszystkim za subskrypcję. Cieszę się, że jesteście z nami, że dopingujecie nam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak będę robił instalację hydrauliczną w naszym vanie, jakich elementów użyję i jak to wszystko będę łączył. I mam nadzieję, że po tym filmiku, jeżeli zdecydujecie się na budowę swojego własnego campervana, już będziecie wiedzieli, jak wszystko połączyć, żeby mieć wodę w łazience, jeżeli takową będziecie mieli, i w kuchni. Także teraz za chwilkę pokażę Wam wszystkie elementy, które używałem. Pokrótce omówię wszystko, co do czego służy. Od razu mówię, że nie jestem ekspertem, także jeżeli coś źle powiem, albo jeżeli będziecie uważali, że można było to zrobić inaczej, to proszę pisać w komentarzach. Wszystkie komentarze bardzo mile widziane. A więc tak, do mojej instalacji hydraulicznej użyłem następujących urządzeń. Pierwszym z nich jest pompa wody firmy SureFlow. Coś takiego. Jest to pompa dająca 30 PSI ciśnienie. Oczywiście instalacja 12 V i maksymalny pobór prądu 4,5 A. I nie jest robiona w Chinach, tylko w Meksyku. Wow. Tego nawet nie wiedziałem. Się tak przyzwyczaiłem, że wszystko w Chinach jest robione, że myślałem, że i to jest robione w Chinach. Tu jest wejście, wejście. Podłączamy to pod przewód, który idzie od zbiornika z wodą. No. Kolejnym elementem, który będzie szedł w instalacji, będzie zbiornik wyrównawczy ciśnienie firmy Fiama. Tyle fajnie tu jest, że mamy tu normalny wentyl na górze, taki jak używamy w rowerach. I pompujemy sobie powietrze, czyli w zależności od tego, jakiej pompy używamy, z jakim ciśnieniem, to możemy takie ciśnienie właśnie dopompować w tym zbiorniku. Do czego to służy? A więc służy to do wyrównywania ciśnienia w układzie. Czyli jeżeli mamy skoki przepływu wody, to wszystkie uderzenia wody idą właśnie w membranę w tym urządzeniu, a nie idą w pompę, także w sumie to przedłuża jej żywotność pompy. Od zbiornika będę używał jeszcze takiego filtra do wody. Normalny filtr, wyjście, wejście. Też firmy SureFlow, tej samej co jest pompa wody. Całą instalację będę robił na złączkach, przewodach firmy John Guest. Do zimnej wody mam przewód niebieski, do ciepłej czerwony, przewód o przekroju 12 mm, 9 mm w środku, 12 mm na zewnątrz. I co jest fajne w tych szybkich złączkach John Guest, to, że działa ona tak. To jest taki szybki montaż, zobaczcie. Wsadzamy tu rurkę, zaciskamy i już jest zrobione. Nie wychodzi to. Jest normalnie uszczelnione w środku, jest taka gumka z takimi sprężynkami. A jak chcemy to wyjąć, to tutaj tą część, tutaj ten pierścień, o ten. Naciskamy do środka i wyciągamy. O. W środku wygląda to, nie wiem czy tu będzie coś widać. No nie widać, bo jest za ciemno. Także super rzecz. Mam taki układ użyty w domu przy filtrze do wody i nic nie cieknie, wszystko działa, już 2 lata działa wszystko. No i takiej samej firmy używam kolanek, złączek takich, trójników. Również będę używał zaworów. Także tu odkręcamy, zakręcamy. Do tego też będziemy mieli baterię pod prysznic. Taką tu się naciska,
żeby oszczędzać wodę. Tu jest mikser do tej baterii. No i to by było na tyle. Zaraz zmontuję cały układ i wam pokażę, jak będzie wyglądał. Tak sobie tutaj skręcę prowizorycznie ten układ cały. Wtedy będę widział, ile on miejsca zajmuje tam na ścianie i jakiej długości przewód dociąć. Dojście, woda będzie leciała w tą stronę. Przewód dalej będzie zawór zwrotny i aż do trumy zim dociągniemy przewód z zimną wodą do bojlera. Ja sobie tutaj odmierzę przewód. Będzie szedł tutaj niżej. O, jakiś zapas zrobimy. Zawsze tam gdzie można przesunąć prawo, w lewo. Także tak to będzie. No, powiem ci, że zbrojony jest. O. Teraz muszę iść po ciepłą wodę i gotowaną, zagrzać to. Będę musiał wkręcić ten filtr. Idę zagotować wodę. Lecę teraz z tamtej strony prowadzić dalej rurkę do bojlera. I to tak. Niech moc będzie z wami. Także z tamtej strony już mamy podłączone wszystko. Tu wyprowadziłem przewód już na zimną wodę. Teraz tutaj umieszczę zawór odcięcia. Tu będzie łatwy dostęp do tego, bo tu mamy schowek. Będzie tu łatwy dostęp, będzie można szybko zakręcić wodę jakby co. No i jeszcze zamontujemy tutaj zawór zwrotny. Także jak coś będziemy chcieli robić przy instalacji, zakręcamy wodę. Tam nam sobie wodę spuścimy, coś sobie można robić. Musicie pamiętać, jak będziecie ten zaworek zwrotny montować. O, to jest taka strzałeczka. I w tą stronę ma płynąć woda. Teraz będę się zabierał do montowania baterii. Musimy ją przykleić do ścianki tutaj od strony kuchni, czyli ona będzie o tak wchodziła tam od strony łazienki. Przykręcimy ją tu na wkręty, raz, dwa, trzy wkręty. A przewody puścimy tutaj w tej belce. Co jest? O tutaj, tutaj. Tu będą z góry wchodziły ciepła woda i zimna. I tutaj jest właśnie ciepła i zimna woda. Zimno dzisiaj. Byłem teraz trochę w domu zjeść coś. I normalnie takie mam wypieki, że szok. Ale nie poddaję się. Żeby połączyć tą baterię z tymi rurkami plastikowymi, mamy taką przejściówkę. No i wkręcamy ją tu w baterię. Dokręcamy ją mocno kluczem i wtedy tutaj idzie rurka plastikowa, kolanko, zjedziemy w dół, a tutaj bezpośrednio zjedziemy w dół. Dzisiaj będę dalej walczył z hydrauliką. Wczoraj zamontowałem pompę i poprowadziłem sobie przewody tutaj do części, nie wiem, do części kuchennej można powiedzieć. Dzisiaj postaram się zamontować baterię tutaj na tej ścianie od prysznica. No i korzystając z tego, że jest ładna pogoda, może uda mi się wywiercić dziurę w ścianie i będę mógł zamontować trumę. Fajnie jakby się to udało zrobić, bo mógłbym sobie przetestować całą instalację, zanim tutaj przykręcę, jak widzicie, za mną ścianę od łazienki. Także wolałbym wszystko sprawdzić, czy nie ma żadnych wycieków, zanim przykręcę tutaj tą płytę, bo jak zacznie cieknąć, to może być trochę siara. Także taki jest plan na dzisiaj, ale jak wiecie, czasami lepiej tak nie planować za dużo, bo się potem człowiek tylko stresuje, że coś mu nie wychodzi.
odnośnie ciepłej wody, musicie pamiętać, jak będziecie montowali na tym samym systemie co ja, czyli na ten John Guest, to musicie pamiętać, żeby do ciepłej wody jeszcze w środek wkładać taką plastikową jakby tulajkę. To wsadzamy z każdej strony. A ma to za zadanie takie, że pod wpływem temperatury rurka może się rozszerzać, może tam się wszystko po prostu rozszerzać, czyli ta uszczelka naokoło tej rurki może pracować i z czasem może dojść do wycieków, a tak ta plastikowa tulejka w środku, ona po prostu będzie zapobiegała pracy tej rurki. Mamy kolanko, wsadzamy to w kolanko z jednej strony, ciach, z drugiej strony i będziemy dalej jechali z instalacją. No i tutaj to wsadzamy. Słuchajcie, taka sytuacja wyszła, że odkleiła mi się izolacja od ściany, gdzie miałem zaznaczone, gdzie jest to wzmocnienie na ścianie. No i musiałem zdjąć płytę. A dlatego, że nie wiedziałem właśnie, gdzie jest tutaj ten wspornik. To jest taki kawał metalu wsadzony. No niestety, nic się nie stało. Po prostu mam teraz zaznaczone, gdzie mam ten wspornik. Będę mógł teraz po prostu przebić się na drugą stronę, zaznaczyć sobie w blasze otwór, jak chcę wyciąć. Nawiercę wiertłami po rogach, odrysuję sobie z tamtej strony kwadrat wytę wyżynarką. No i druga sprawa jest taka, że muszę tą trumę podnieść do góry, ponieważ z tamtej strony są te plastikowe trimy i nie chcę w trimach wycinać otworu, tylko chcę dać ten wlot nad tymi czarnymi trimami naokoło. Wycinam otwór na trumę. Nie wiem, moim zdaniem dobry pomysł jest wycinać ten otwór tutaj na tej płaskiej powierzchni. Dlatego nie wycinałem go tutaj. No nie wiem, takie moje zdanie. Podniosłem trochę tą trumę w środku. Będę miał jakieś tam miejsce pod spodem na jakieś tam, nie wiem, ściereczki czy coś. Także wycinam go na tym płaskim, żeby ładnie mi ta część zewnętrzna dolegała do karoserii. Osilikonuję to i wszystko powinno być ok. Otwór zabezpieczony, pomalowany. Idę coś zjem. Zanim zjem, to jeszcze postanowiłem pomalować białe elementy, które idą na zewnątrz samochodu. A mianowicie jest to wywiecznik i taki cover do trumy. Użyłem do tego farby do plastiku, Plastic Coat. Także zobaczymy, czy będzie działała, czy nie. No nie podobały mi się białe, no bo mam wlew do wody, mam czarny, to i to chciałem, żeby było czarne. Także zobaczymy. Słuchajcie, byłem na obiedzie, wróciłem, no i ciemno jest. No i robię teraz w środku. Muszę zrobić tutaj pod trumę taką półeczkę. Już sobie wszystko dociąłem. Także teraz będę składał i na tym będzie stała nasza truma. Przykręcę ją do podłogi i będziemy mieli takie podwyższenie. O, właśnie tam będzie. 16,8 cm trzeba podnieść do góry, żeby ominąć te trimy. No i teraz sobie będę dalej robił tą półeczkę. Wczoraj, słuchajcie, dokończyłem parę rzeczy odnośnie trumy, którą tam będę montował. Widzicie z tyłu. Mam słoneczną pogodę, także fajnie, że poczekałem,
Wczoraj byłem zmęczony, nie chciało mi się pracować, także dzisiaj sobie dokończę, osilikonuję z tamtej strony. Pamiętacie, wczoraj wam pokazywałem, jak malowałem te część, te elementy od trumy, które idą na zewnątrz. Także one były białe. Ja użyłem do tego sprayu, do plastiku, takiej farby. No i moim zdaniem to wygląda bardzo przyzwoicie. Pokażę wam, co jeszcze jest w tej trumie, z czym ona w ogóle przychodzi. Fajnie w ogóle to jest wszystko zrobione, bo tak. Znaczy od razu włączniki oczywiście. Tu jest włącznik do sterowania z instalacji 220 V. Tutaj jest włącznik, który prawdopodobnie będziemy używali najczęściej do instalacji gazowej. Przychodzi to również z takim kranikiem do spuszczenia wody na zimę. Takie kolanko z odpowietrznikiem i kolanko do zimnej wody. Tak, a te kolanka spełniają również dodatkowe zadanie, ponieważ truma na wyjściu ma rurki o przekroju 1 cm. Ja mam instalację, jak wiecie, rurki na 12 mm. Dlatego tu jest 1 cm, z drugiej strony jest 12 mm. Także od razu mam gotowe, bez żadnych dodatkowych adaptorów jeszcze tutaj. Mogę instalować od razu swoją instalację. No tutaj będziemy podłączali 12 V do sterowania tą trumą, a tutaj z tej strony jest wyjście do podłączenia gazu. Jeszcze fajnie, bo oni od razu dają również taką nakrętkę do rurki miedzianej. Potem wam pokażę, jak już będę to robił, jak to działa. W każdym bądź razie to już jest gotowe też. No też mi się podoba, że oni to tutaj od razu dodali. Idę zaraz dociąć styrodur, żeby z tamtej strony jeszcze styrodurem ocieplić naokoło watą szklaną w jakichś tam trudnych miejscach. No i powoli będę się z tym teraz bawił. Mam nadzieję, że już dzisiaj to skończę. Wodę na razie nie będę testował, bo jest dosyć zimno, a nie chcę mi się potem spuszczać z całej instalacji. O, mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Dobra, możesz mi tam robić zawód. No to daj mi jakiś pysak. Okej, okay, już odrysowałam. Mhm. Tutaj właśnie jest wycięta dziura. Będzie tu. Super. Hello. Która to jest tutaj, to na górze? Ta większa? Widać, że nie ćwiczyłeś karate. Karate nie. Kickboxing. To powinieneś to skopa wziąć. Powinienem to zrobić ze brotówki, ze szpagata z Van Damme. Mhm. Halo. Teraz ja się bawię w kierownika. Jak ci idzie? Tak sobie. Otwór zaizolowany, zabezpieczyliśmy. Mamy celotek. I zrobiliśmy tutaj jeszcze folią aluminiową. Także teraz będziemy wkładali. No, dawaj Monia. Dobra, no dawaj. Czekaj, powoli. Dobra, mamy to tutaj, spaliny. No i teraz się dzieje taka sytuacja, że ta blaszka idzie od zewnątrz. Tu pójdą wkręty naokoło, ale jak wiecie, tu jest właśnie wyprofilowane tak. Więc muszę położyć tutaj jednak tak i tak taśmę butylową. Tu jest taka przestrzeń. Osilikonuję to wszystko ładnie naokoło i będzie ok. Okleję tutaj taśmą maskującą naokoło, bo jak mi wyjdzie silikon, to będę mógł sobie ładnie od razu obrobić, zdjąć taśmę, będziemy mieli ładne wykończenie naokoło tej blaszki. Także trochę chłodno jest. I to i tak jeszcze na to będzie cover jakiś, tak?
Tak, no. Ten czarny, co malowałem. Aha. Kratka plus taki jeszcze cover. Ten cover się ściąga podczas użytkowania. Mhm. A podczas zjazdy się zakłada. Podczas zjazdy się go zakłada. Co tu teraz robisz? Co tam przyklejasz? Przyklejam taśmę gotową. Przyklejam ją tu, bo jest za duży dystans między ścianką, a między ścianą samochodu, a tą blachą. No jest super. No jeszcze to dociśniesz, to będzie fajnie. To wszystko pójdzie na wkręty, dociśnie się ładnie. Pod spodem wszędzie będzie silikon, na dole i tu obrobi się paluszkiem. Będzie pięknie. Standardowo używam Sika Flex 521. Teraz jak będziemy to dokręcać, to nam tu powinno wszystko ładnie dojść. Odwrotnie. Co ty byś bez mnie zrobił? Nic. Nic a nic. No i jak widzicie, trumę już zamontowaliśmy. Zjadłem obiadek, teraz będę się zabierał do dalszego montażu hydrauliki. Muszę pociągnąć tam zimną wodę i po prostu dalej kontynuować łączenie wody z baterią w prysznicu i zrobić wyjście na zlew do kuchni. Ten przewód idzie z tamtej strony od czerwonego kolanka. To jest taki, wydaje mi się, że zawór bezpieczeństwa tam jest, że po prostu nadmiar wody albo jak będzie za duże ciśnienie w układzie ciepłej wody w bojlerze, to po prostu tędy będzie nadmiar wylatywał. Dlatego muszę wywiercić tu w podłodze dziurę na jeden przewód i drugi, trochę grubszy, wywiercę gdzieś tutaj i tutaj będę miał spuszczanie wody na zimę z całego układu. Także tak to planuję teraz zrobić. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie, a zobaczymy. No nareszcie, słuchajcie, skończyłem, bo zamontowałem trumę dzisiaj. Także teraz wam szybko pokażę, jak to wszystko wyszło. No i jak będę testował, to też wam pokażę. Mam nadzieję, że bez żadnych przygód i bez żadnych kałuż w wanie. Zobaczymy. A więc tak, po kolei. Tym zaworem odcinamy dopływ wody. Tak samo w jedną, jak i w drugą stronę. A tutaj ten zawór zwrotny, on ma za zadanie zapobiegać cofania się wody do pompy, czyli w sumie trzyma ciśnienie w całym układzie. No i dalej idzie zimna woda. Później tutaj mamy zaworek spustowy,
którego się używa na zimę lub przy dłuższych postojach, jeżeli będą niskie temperatury. Także spuszczamy dzięki temu zaworowi z całego układu wodę, dlatego on jest tutaj w najniższym punkcie. Tu mam trójnik, idzie dojście do trumy. Zimna woda jest na dole, ciepła jest na górze. I wtedy mamy doprowadzaną wodę do trumy. Również z zimną wodą przez trójnik puściłem zimną wodę do baterii, do prysznica. O, tutaj. Ona idzie sobie tutaj na dół przez kolanko do trójnika i tutaj tam jest pod spodem jeszcze jeden trójnik, nie wiem czy go tam widać. I ten trójnik zastosowałem, żeby doprowadzić wodę do baterii, do kuchni, do zlewu. Jeżeli chodzi o ciepłą wodę, to tutaj na górze jest ciepła woda, tam jest ten zaworek bezpieczeństwa. Puściłem rurkę odprowadzającą, nie wiem czy to odprowadza parę, czy jakąś tam nadmiar ciśnienia w układzie. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie to. Także tu wywierciłem dwa otwory, jeden na ten zawór spustowy i jeden tutaj na ten zaworek bezpieczeństwa. Od spodu zasilikonowałem i zabezpieczyłem farbą do malowania podwozia samochodów. I jak tu widzicie, tam jest trójnik. Trójnik rozdziela nam ciepłą wodę do baterii, do prysznica. O tutaj. A w drugą stronę idzie do baterii, do zlewu. O, to jest ta rurka, co się tam zawija tak ładnie. No. I to tak to wygląda. Słuchajcie, nie było to jakieś trudne. Mam nadzieję, że już niedługo będzie koniec. Nie, no spoko się to robiło. Jeszcze muszę dzisiaj zamówić instalację gazową. Bo chcemy kupić instalację gazową ze zbiornikiem na zewnątrz, 16 litrów, żebyśmy mogli tankować na stacjach benzynowych. I tam będzie właśnie trójnik na ścianie. Będziemy mieli dojście tutaj do gazu, do trumy. Tu będzie do kuchenki, także no zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. To co? Hydraulikę mamy już zrobioną, tak? No w sumie prawie zrobiona. No. Doprowadziłem wodę ze zbiornika na pitną wodę. A jak chcecie zobaczyć, jak zamontowaliśmy nasze zbiorniki na pitną i na szarą wodę, to tutaj się pojawi filmik gdzieś. Albo tutaj. Albo tam, no. Zobaczymy, jak wyjdzie. Tak, także truma podłączona, także zostały nam w sumie testy tylko. No, no to w przyszłym tygodniu zamontujesz baterię i będziemy testować. A propos no, testów, będziemy. To dajcie znać w komentarzach, co na ten temat myślicie. Czy będzie ciekło, czy nie będzie, czy będzie wszystko działać. I tu się okaże, czy wierzycie w moje umiejętności hydraulika, czy nie. Dokładnie. Dokładnie, także dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie i przekonamy się o tym za tydzień. Tak, przekonamy się o tym za tydzień, w sobotę, no. A jeśli Wam się podobało, to zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Nie zapomnijcie również wcisnąć tego małego dzwoneczka, bo dzięki temu będziecie mogli dostać powiadomienie o naszych przyszłych filmach. Także nie przegapicie tych testów. Tak, może no być ciekawie. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy za tydzień. Pa! No, do zobaczenia następną sobotę. Hej!